Jak widać, grupa jest coraz liczniejsza, coraz większa, coraz młodsza. Ale całej grupie, tak brawa dla dziewczyn, ja zaraz powiem, że część z Państwa może się domyśla już, o co chodzi. Całej grupie, całemu zespołowi brakuje jednego z kolegów, który w ubiegłym roku, w lipcu, po raz ostatni zaśpiewał w Bychawie. Mowa o świętej pamięci Zygmuncie Korbie, który był dobrym duchem, jednym z filarów, jednym z założycieli zespołu. Święta to wyjątkowy czas, czas, który daje ogromną nadzieję. I o tej nadziei zaśpiewa wnuczka Alicja Korba i jej przyjaciółka Maja Dworak. Wielkie brawa.
Alicja Korba i Maja Dwora. Bardzo dziękujemy. Ja tak jeszcze szybko powiem, że pan Zygmunt zawsze lubił towarzystwo młodych osób. Bardzo lubił. I mówił, że na młodych trzeba stawiać. I to chyba za jego sprawą męski zespół wokalny Podkowiaki zmienił swoje wiekowe oblicze i kilka młodych osób, między innymi syn pana Zygmunta, Marcin, też dołączył. Bardzo dziękujemy. I przed wami męski zespół wokalny Podkowiaki. Nie było miejsca dla ciebie.